Czołem, dzisiaj będziemy robić serek zapiekany prezydent z sosem żurawinowo-pomarańczowy. Zaczynamy od serka pleśniowego. Powiedziałem, że jest to prezydent. Ja korzystam z tego rodzaju sera, prezydent naturalny. Jeżeli chcecie inny serek pleśniowy, nie ma problemu, możecie jak najbardziej go użyć. Bardzo fajnie pachnie ten prezydent, czuć już tą pleśń. Generalnie Polacy nie wiem dlaczego nie lubią serów pleśniowych i uważają je za śmierdzące. Ja uważam, że są wspaniałe i na pewno wartościowe. Taki serek maczam w jajku i panieruję jak zwykłego schabowego. Na tym serku się zrobi bardzo przyjemna, chrupka skórka. W międzyczasie możemy już rozpalić, podgrzać naszą patelnię. Dodaję kropelkę oleju, dosłownie taką znikomą ilość. I wrzucam nasz serek na patelnię. Obsmażam go po jakieś 2-3 minuty z każdej strony, tak aby przyrumienił się mocno i zaraz działamy dalej. W międzyczasie, gdy nasz serek dochodzi na patelni, zabieram się za sos. Sos będzie się składał praktycznie z trzech składników. Będzie to kropla oleju, trochę za dużo. I na całość wrzucam żurawinę. Żurawina powinna nam się lekko przysmażyć, zarumienić i zaraz będziemy sosem kontynuować, tylko wracamy do naszego serka. Nasz serek się już fajnie zarumienił. Czuć, że jest on na pewno taki mięciutki w środku. Pod tą taką kołderką tej pleśni nabiera on płynnej postaci. Będziemy tą płynną postać podtrzymywać przez ciągłe podgrzewanie do momentu, aż nasz sos będzie gotowy. W kuchni czuć przyjemny zapach żurawinki. Pomożemy jej trochę. Dodajemy taką całą pomarańczę, sam sok. Ten sok nam się lekko skarmelizuje. On się zrobi taki cukrowy i mocno zagęści nasz sos. Nasz serek jest już gotowy, wystarczy go wyłożyć. I polać naszym cudownym sosikiem z żurawiną i pomarańczą. On się bardzo fajnie zagęścił. Thank you.
Voilà, smacznego. Bardzo fajnie to wygląda. I bardzo fajnie pachnie, ponieważ pachnie mocno pomarańczą, mocno żurawiną. Zobaczymy, czy tak samo smakuje. Jak widzimy, to wszystko nam się wylewa. Cała zawartość. Rewelacja. Polecam każdemu. Możecie mi nie wierzyć, ale wspaniale smakuje. Nie czuć, że jest to ser pleśniowy. Śmiem twierdzić, że jest to lepszy niż schabowe.